tvpodkarpacie.pl. W meczu inaugurującym rozgrywki polskiej hokej ligi w sezonie 2015-2016 drużyna Ciarko PBS Bank STS Sanok podejmowała na własnym lodowisku Polonię Bytom. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych fragmentów spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii. Thank you.
Przyjechaliśmy tu w roli na pewno nie faworyta, jednak myślę, że przez część meczu byliśmy drużyną odrobinę lepszą, jednak w końcówce Sanok pokazał charakter i nie potrafiliśmy już zatrzymać rozpędzonych Sanoczan. Moim zdaniem między innymi nałożyły się na to kary, które zrobiliśmy, nie do końca potrzebne kary, które zrobili nasi zawodnicy. Przez to straciliśmy dużo sił, a drużyna Sanoka dostała wiatru w plecy i niestety nie udało się dowieść przynajmniej remisu do końca spotkania. The result is what I like. Everything else is something else. Okay, we have to remember that the team Sanok is pretty brand new. There is no history. It's only the famous name, and this team has to make this name better. And we have some problems still with some injuries, and during the game also Svikla gets hurt and some other things. And we were so nervous the first game, premier game, 3-1. I was thinking I can see already that some guys are giving up, but then they found somewhere the power and start fighting. And I like the last 10 minutes how we fight. It was only that we have to score a couple of goals and we did it. That makes me happy. TV Podkarpacie.pl